Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Słuchanie Słowa Bożego stawia Jezus wyżej niż służenie. Postawę Marii przed postawą Marty. I to słuchanie i posługiwanie to jest całość życia człowieka, która Bogu się podoba. Służba jest moją odpowiedzią na to, co przeżyłem, wsłuchując się słowa Pana. Ja niejednokrotnie stawiam takie pytanie: jak się modlisz? No więc niektóre osoby opowiadają, jak się modlą. Czy Twoja modlitwa jest odpowiedzią na to, co usłyszałeś, trwając w ciszy przed Bogiem? To jest niezwykle ważne, bo skoro modlitwa ma być odpowiadaniem Bogu na wezwanie, to co jest treścią wezwania usłyszanego przeze mnie? Marta również chciała słuchać Jezusa, ale czuła większą powinność przygotowania posiłku. Jej imię wskazuje na to, że była gospodynią, osobą zatroskaną, gościnną. I w swoim zabieganiu zatrzymała się przed Jezusem, aby postawić Mu pytanie. Co więcej, ona słuchała odpowiedzi, jaką Jezus skierował w jej stronę. Ona też słuchała. Krótko, ale była zdolna do zatrzymania się. Jest możliwe, a niekiedy wręcz konieczne, byśmy pracując pytali Jezusa, nasłuchiwali Jego odpowiedzi. I najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście odejście od zajęć, by słuchać Pana Boga. Niektórzy powiadają, że przecież modlę się pracą. Oczywiście, że tak, ale musi być pozostawienie także pracy, żeby mieć czas tylko na słuchanie, na wyglądanie Pana, na oczekiwanie Jego w radości. Tak jak te panny, które były gotowe, bo miały ze sobą oliwę w naczyniach. Człowiek wierzący powinien każdego dnia mieć czas na modlitwę, na milczenie, na bycie samemu ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami, z tym, co go wypełnia. I zobaczmy, kiedy wchodzimy w milczenie, z nas wychodzą różne rzeczy, których nawet nie byliśmy świadomi, będące niejednokrotnie przeszkodą w słuchaniu Boga, w uważnym modleniu się. Potrzebny jest taki obszar wokół mnie i we mnie, aby umożliwić Panu Bogu przystęp do siebie. Marta troszczy się o to, czym może gościa nakarmić, a tymczasem to Jezus chce ją nakarmić. To Jezus przygotował dla niej ten najcenniejszy pokarm, jakim jest Jego Słowo. Stawanie się Bożym człowiekiem jest zależne od kontemplacji tego, co mówi Bóg. Być z tym Słowem, być dla tego Słowa, pozwolić się otoczyć ciepłem, które emanuje ze Słowa. Maria patrzyła, chłonęła atmosferę, jaka wytworzyła się wokół niej i w niej. Nie była obojętna na swoją siostrę Martę. Ona inaczej rozumiała pojawienie się Jezusa w ich domu. I co jest ważne, trzeba iść za poruszeniem serca. W modlitwie, w słuchaniu Boga podążamy za poruszeniem serca. Wydaje się, że gdy Jezus przekroczył próg ich domu, wszystko inne dla Marii przestało być ważne, istotne. Ważny był tylko On. Na modlitwie jest ważny Bóg, nie my, nie nasze sprawy, nie to, co trzeba załatwić, co było przedtem albo co będzie potem. Na modlitwie ważna jest tylko osoba Jezusa. On liczył się tylko On i ona spragniona Jego jak spieczona ziemia, na którą zaczęły padać krople ożywiającego deszczu. Zechciejmy tak przeżyć i przeżywać modlitwę, słuchając Słowa Bożego, jak kropli orzeźwiającego deszczu padającego na glebę naszego serca.